Witajcie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować zgrzewarkę. Docelowo miała mi ona służyć do zgrzewania ogniw, różnych baterii, jeżeli kupujemy. Równie dobrze możemy nią zgrzewać niewielkie, cienkie blaszki. Co do kosztów budowy takiego urządzenia, ciężko jednoznacznie powiedzieć, ponieważ zależy za ile kupicie transformator. Ja kupowałem transformatory po 7 zł, ale wydaje mi się, że to była bardzo dobra cena. Przeważnie myślę, że chodzą około 20 zł plus wysyłka, jednak myślę, że całość powinniście się zamknąć w około 50-60 zł. Co nam będzie potrzebne? Potrzebny nam będzie transformator od mikrofalówki, tak zwany MOD. Firma Danger robi bardzo dobre transformatory, żartowałem oczywiście. Ważne, aby uzwojenie pierwotne miał sprawne. Jeżeli nie wiecie, jak odróżnić uzwojenie pierwotne i wtórne, to zauważcie, że będziecie mieli nawinięte grube, a tutaj będą tak naprawdę cieńsze na początku. Jak kupicie, będą bardzo cieniutkie druciki. I tu, gdzie będą te grubsze druciki, przychodzi nasze napięcie sieciowe, czyli 230 V. Te uzwojenie, co tutaj będzie, musimy wyciąć. Niektórzy próbowali rozcinać wzdłuż te transformatory, później spawając, co jest bardzo złym pomysłem. Załóżmy, że to jest to uzwojenie. Nacinamy je kątówką w tym miejscu, uważając na to drugie uzwojenie, tylko to jedno ruszamy. Nacinamy je delikatnie, później śrubokrętem albo przecinakiem delikatnie wybijamy. Jak mamy już na płasko zjechane to uzwojenie, ja wierciłem dziurę wiertłem chyba ósemką aż na wylot, a następnie brałem młotek i to wybijałem. To nam wychodziło. Więc jeżeli mamy już transformator wybebeszony z tego uzwojenia, co dalej musimy zrobić? Dobrym pomysłem byłoby usunięcie takich blaszek. Zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają. Nie wiem, czy jeszcze mam je. Pod uzwojeniem powinniście mieć warstwę z takich blaszek. One będą ściaśnione bardzo ze sobą, złączone wręcz. Będziecie mieli taką warstwę blaszek, którą radzę usunąć. Ona będzie podobnie w jakiejś folii czy coś. Ona będzie między dwoma uzwojeniami. Usuwamy. Kiedy już mamy tutaj dziurę z usuniętymi blaszkami, musimy nabyć linkę miedzianą. W tym celu najlepiej się udać do jakiejś hurtowni elektrycznej, ponieważ ceny w marketach budowlanych mogą Was zniszczyć, a nawet mogą nie mieć takich dużych średnic, jakie tu potrzebujemy. Raz, dwa, trzy, cztery uzwojenia nawinąłem. O lince prawdopodobnie chyba po przekroju 32, jeżeli się nie mylę. Im cieńszej linki użyjecie i więcej zrobicie zwojów, tym będziecie mieli mniej amperów, a więcej voltów. A my dążymy do odwrotnej sytuacji, kiedy to będziemy mieli więcej amperów o mniejszym napięciu. Następną kwestią u mnie, która występowała, było to, że ten kabel był bardzo, bardzo sztywny i musiałem niestety nabyć giętką linkę. Wy tego nie musicie robić, jeżeli kupicie ten kabel dobry. Ja go akurat dostałem i on był zbyt sztywny. Musicie jeszcze zaopatrzyć się w takie końcówki do zarobienia. One kosztują w granicach złotówki, może dwóch, oczywiście miedziane. To są o przekroju 35 łamane na 8 oraz końcówki, które będą służyły do zgrzewania. Ja w tym momencie wykorzystałem końcówek, prawdopodobnie to są jakieś końcówki od migomatu. Tak wyglądało pudełko. Są takie końcówki. Moje są o jakieś przekroju, będą te napisane 0,8. Co z tym robimy? Musimy to zaszlifować w jakiś sposób, żebyśmy mieli takie w miarę ostre zakończenia, będzie nam wygodnie po prostu wtedy pracować. I oczywiście montujemy to do naszych zakończeń. Kolejna kwestia, to musimy to jakoś podłączyć teraz do prądu. Z tyłu powinniście mieć wyprowadzenie na końcówki konektorowe, tak jak to jest w moim przypadku. No i tutaj po prostu podpinamy, kupujemy końcówki albo w jakichkolwiek przyludowujemy nasz kabel. Przy jednym transformatorze MOD mi się sprawdza kabel o przekroju 2x 2,5 mm. Nie radzę stosować cieńszych, ponieważ jednak troszeczkę prądu tędy popłynie i lepiej, żeby się nam nic nie skopciło. Oczywiście nasz transformator może się grzać po pewnym czasie użytkowania, więc jeżeli nie macie wiatraczka, to radzę sprawdzać jego temperaturę co jakiś czas. No i co, pokażę Wam, jak to działa. Przeniosłem się to, złapałem delikatnie jakoś w imadło, łapiałem w kombinerki i w ten sposób spróbuję to rozgrzać. Pokażę Wam, jak to będzie rozgrzewało się. Dobra, włączamy nasze urządzenie. Oczywiście ja je podpinam pod korki, chyba mam włożone tam S16, ponieważ inaczej może być źle. Jak widzicie, rozgrzewa nam się to piekielnie szybciutko. Zobaczmy teraz taką grubą śrubę szóstkę.
Jak to będzie wyglądało? Spójrzcie. W kilka sekund rozgrzewa się wręcz do czerwoności. To doświadczenie powinno wam zobrazować, z jaką mocą mam tutaj do czynienia, skoro tak długi kawałek grubego metalu potrafi w parę sekund rozgrzać do temperatury 1000 stopni ponad, wydaje mi się. Tak jak widzicie, jest moc. Ten model służy mi głównie do zgrzewania ogniw, tak jak już wcześniej wspomniałem. Ale co jeżeli byśmy chcieli zgrzewać, powiedzmy, dwie blachy ze sobą, gdzie się liczy już nie tylko sama moc, gdzie musimy mieć również docisk? Dzięki za oglądanie, subskrybujcie mój kanał i do następnego odcinka. Trzymajcie się!